serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na mój kolejny filmik. Dzisiaj króciutko, mianowicie prezentacja podzespołów, jakie użyję do budowy komputera dla mojego widza. Obudowa Antec P100, bardzo fajna, wyciszona skrzynka. Płyta główna Asusa Z97 Pro. Na tym posadzony będzie procesor i7-4790K. Taki klient sobie zażyczył. Pamięci 8 GB, 2x4 GB Kingston Fury, czarna edycja, 1866 MHz. I dysk na system Crucial MX 100, 128 GB. Chłodzony procesor będzie chłodzeniem tutaj Grandis XE1236. Dysk na dane Seagate'a 1 TB. Zasilacz jest to TruePower od Anteca 650 W. I karta graficzna wydaje na GeForce GTX 970 od Asusa Strix, także półpasywne rozwiązanie. System operacyjny Windows 7, akurat klient 7 już posiada, dlatego też taki, a nie inny. Ja użyję tej płyty tylko do instalacji tego systemu, a oczywiście aktywację zrobię używając kodu mojego widza. Także tyle, jeżeli chodzi o krótką prezentację podzespołów. Na dzisiaj to tyle, a w kolejnym filmiku pokażę Wam, jak już komputer jest złożony. Nie będę niestety w stanie nakręcić Wam, jak buduję ten zestawik, bo zależy mi bardzo na czasie, tak samo jak klient na ten komputer już czeka. Dlatego też pokażę Wam, jak komputer wygląda już złożony w całości. Na dzisiaj, jak powiedziałem, tyle. Bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam. Do następnego. Hej.